3000 członków. Na zebranie, z odwołane uchwałą plenum Komitetu Zakładowego, zaproszeni zostali członkowie najwyższych władz partyjnych. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Stanisław Kania i zastępca członka Biura Politycznego, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku Tadeusz Fiszbach. Zaproszony został również członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Stefan Olszowski, ale ponieważ przebywa w Pradze na zjeździe komunistów czechosłowackich, nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym zebraniu. Wprost tragiczna. Puste półki w wielkich samach z epoki rozmachu napawają trwogą o jutro. Jeśli do tego dodamy brak stabilizacji społecznej i politycznej, sytuacja kryzysowa jest oczywista. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wyjście z obecnego kryzysu to sprawa lat, nie tygodni. Związku Zawodowego Rolników, prawne uwarunkowania strajków, dostęp do środków masowego przekazu. Podstawowe tematy. Rozumiem, że... ...zawarcie porozumienia. Wyrazić głęboki szacunek dla tych się, dla nagrzewanował spokój i pracę, by życie było coraz lepsze, zawsze godne i sprawiedliwe, by umacniała się socjalistyczna Polska. W tym pragnieniu klasa robotnicza jest jedna. Wszyscy jesteśmy razem. W tym też tkwi główna szansa osiągnięcia stabilizacji, harmonijnej współpracy dla dobra ojczyzny. W praktyce jednak powstają różne, nierzadko z tymi intencjami rozbieżne procesy i sytuacje. Istnieją bowiem w Solidarności lub na jej zapleczu osoby i grupy o wybujałych politycznych ambicjach. Ktoś nie szkodzi Polsce. Jest rzeczą zrozumiałą, iż utrzymywanie się takich zjawisk nie wróżyłoby nic dobrego. Żadna władza na dłuższą metę z taką sytuacją godzić się nie może. Jednocześnie rząd za swój obowiązek uważa działanie na rzecz przerwania zaklętego kręgu nieufności, społecznego podniecenia, strajkowej psychozy. Staramy się patrzeć trzeźwo, obiektywnie. Dostrzegamy również własne pomyłki i słabości. Zdawane, by zdał na to liczne, przekonywające dowody. Ale gdzie nie jest jednak wytężony, solidarny wysiłek całego narodu. Potrzebna jest dyscyplina społeczna i praca. Również rząd, administracja, kierownictwa zakładów i instytucji pozycji w każdej chwili, zwłaszcza gdy rząd to dramatyczne stwierdzenie może wydać się dzisiaj nie w pełni oficjalne, występujące nadal niebezpieczeństwa. Sądzę, iż niezależnie od punktu widzenia, ich organizatorzy sięgają po tę uznaną przecież za ostateczną broń. Pytacie, mimo zawartych porozumień i odwołania strajku generalnego, wspólne oświadczenie z dnia 30 marca bieżącego roku stwierdza, cytuję, że do czasu uchwalenia ustawy obie strony zobowiązują się kierować założeniem.